witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Teraz nie wiem dokładnie, czy to będzie vlog, czy to będzie film. Jeszcze w sumie nie wiem, jak to nazwę, ale aktualnie mam lekcję. No i jest ładna pogoda, muszę przyznać, jest ładna pogoda. Teraz mam przerwę, w razie czego to by nie było. I jest za 21. Kończę dzisiaj lekcję o 14.10. I jest tak, że po prostu jakby nie mam się nic do nauczenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będę miał pewnie nic do lekcji, bo teraz będę miał matematykę, będę robił zadania, potem będę miał różne inne lekcje. I jeśli wyjdę, jeśli uda mi się wyjść, bo nie wiadomo, czy będę mógł, to jeśli uda mi się wyjść, to Adam miał jakby do mnie pomysł i pójdziemy na taki, nie pamiętam dokładnie, czy przedstawiłem z tego film, ale wiem, że tam już byliśmy, ale po prostu powiem wam tak, jakbyśmy tam nie byli, czyli idziemy na taki most jakby, tam są takie kamienne płyty, my przeskakujemy przez taką rzeczkę i tam w ogóle wczoraj znalazłem rybę, patrzcie, taką malutką rybkę. Nie wiem, czy ją widać, to na przykład jest mój palec, no bo nie, o. Ona jest dosłownie maluteńka. Maluteńka jest. I wczoraj ją znalazłem. I postanowiłem, że ją uratuję. Tak jakby, no nie wrzuciłem jej z powrotem. To jest, ona jest malutka, a mama powiedziała, że ona urośnie do takich ogromnych rozmiarów, no bo jest to ryba jeziorna. Nie akwar, nie taka, gdzie się bierze do akwarium, tylko jest to jakby z jeziora ryba, nie? Więc urośnie dosyć dużo, ale ja ją jeszcze trochę przytrzymam. Mama powiedziała, że możliwe, że kupimy karmę i będziemy ją trzymać. No ale przechodząc do tego, co dzisiaj będziemy robili. Jak wyjdziemy na dwór, zamierzam od razu za nim, bo teraz jest ładna pogoda, ale później ma padać, więc od razu jak jeśli wyjdę, pójdziemy na ten sobie most. Potem jak wrócimy z tego mostu, to przyjdziemy pewnie tu na bloki, porobimy coś. No i wszystko wam nagram. No a jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapę w górę i subika, jeśli jesteście nowi. A ja zapraszam was do oglądania. Ogólnie nie mam pojęcia, co będziemy robili tak naprawdę. Minęła mi teraz właśnie matematyka. Myślę, że to będzie coś z tyłu vloga, ponieważ jak będzie vlog, to będzie lepiej. I tak mi każdy budzić cały dzień bez wchód do 12. No myślę, że będzie git. No ogólnie mam już drugiego vloga, bo pierwszy wleciał na kanał. Dobrze się przyjął, więc mam już drugiego nagranego, to będzie trzeci, ale tamto będzie szybciej, już go pewnie widzieliście, chyba że nie, to bardzo polecam. I no, jeśli już to będzie vlog, to co każdym lekcji będę wam coś mówił, czyli teraz będę miał dwa polskie, to po tych dwóch polskich wam. Powiem co, jak potem, jak po tych dwóch polskich będę miał tylko muzykę i koniec. Teraz jeszcze pójdę się zapytać mamy, czy będę mógł później wyjść. Bo chciałam coś nagrać. A po prostu jej się zapytam, czy mogę wyjść, żeby po prostu wyjść, nie? Jakby, żeby po prostu, czy mogę wyjść. Trzeba być ciekawy, bo na razie jest dosyć ładna pogoda. Patrzcie. Nie, o, nie ma jakichś chmur, bo tak wam pokazuję chmur, bo tutaj nic nie ma. Trzeba ten. Na razie jest ładna pogoda, ale ma później padać, więc w ogóle dzisiaj pisało gdzieś tam w internecie, czy tam na TikToku też widziałem, że ma być załamanie pogody, że ma być, może być w niektórych częściach Polski nawet 70 cm śniegu, ale u nas chyba tak nie będzie, mam nadzieję. Fajnie by było z tym śniegiem, ale wiecie, jak nagrać film, to nagrać film, nie? No. Przed chwilą myślałem, że ktoś tutaj siedzi, tutaj, czekaj. Jakby wam to pokazać, żebyście zobaczyli. Nie mogę tak ręki stawić. Czekaj, czekaj. O, tutaj. Myślałem się, że ktoś... Tutaj, czekajcie. Ja wam pokażę tak jakby... Tutaj, o. Myślałem się, że tutaj ktoś siedzi. Tutaj w tym miejscu, gdzie pokazuję palcem. Na łóżku oczywiście, nie tutaj, że tutaj. Tylko tutaj mi się przez chwilę, jak tak machnąłem kamerą, to mi się wydawało przez chwilę, że Tymon tam siedział ktoś. Ale dobra. Ryba ogólnie przed chwilą latała strasznie. Jak ją tak, patrzcie, jak ją na przykład tak chwyciłem. No ja nie chcę zrobić krzywdy, ale jak ją już tak mi się uda ją złapać. Patrzcie, że ją na przykład tak wezmę, bo ona jest malutka.
Nie zrobię jej krzywdy oczywiście. Nie bójcie się, czekajcie, ja wam pokażę dokładnie. Najpierw chcę ją złapać. To nie jest takie łatwe, bo ona lata. O, patrzcie, mam. O, mam ją tutaj i patrzcie, cała lata. O, i skoczyła sobie sama. Ale śmierć zmęcza potem. To spodnie mam piżamy w sobie. Ja dzisiaj będę musiał zmienić to spodnie piżamy. Ogólnie jestem taki, bo chciałam nagrać film w nocy. I im lepiej się ubiorę, tym lepiej, nie? I może w kolejnym filmie vloga się zrobimy jedno wcięcie w nocy. No. I ogólnie też chciałem wam powiedzieć, że możecie mi się pytać, dlaczego są wyłączone komentarze, ponieważ nic z tym w ogóle nie robiłem. Nic totalnie z tym nie robiłem. Było wszystko ciągle tak, jak jest. Na początku działały i jakby nie działają mi już. Nie, no po prostu no nie ma. Nie ma ich. Wyłączyły się i nie umiem ich włączyć. Nie wiem, możecie do mnie napisać na Instagramie. Nazwę macie w opisie. No, możecie do mnie napisać, albo nie, wysłać mi filmik, jak to zrobić, bo nie umiem tego włączyć. No nie da się po prostu. Próbuję na wszystkie sposoby, wpisywałem na YouTubie, włączałem. Nie da się. No, więc ja lecę na lekcję, bo za chwilę mam. I widzimy się po. Elo. Słuchajcie, jesteśmy już na moście. To jest właśnie ten lesem za domem, bo ogólnie oni coś tam mają problemy. Jest Kacper, ich kolega i Krychu, ale mają problemy jakieś. Dlatego nagrywamy bez nich. Ogólnie będziemy się tu parkurować, bo przed chwilą się bawiliśmy, ale oni sobie poszli, bo mają jakieś problemy, dlatego będziemy sami. Wsiadałeś już, tak? No, nie widziałeś? I no. Robię też nagrywał, tak? No mówisz, że chcesz nagrywać. Ale za darmo. O kurde. Dwa filmy. Czyli dwa filmy, jeden. No już. Zero za te wszystkie, dobra. Tylko tutaj nic nie klikaj, nie? Tak. No wyłącz nagrywanie. Dobra. No więc ogólnie, nie wiem, możesz mi dawać jakieś challenge czy coś. Ja bym ci zrobił challenge. No ale takie normalne. Ten parkurowiec by ich nie zrobił. O, tutaj piękne auto. Czyli pewnie jakiś tam, nie? Nie, no parkurowiec by to zrobił. Ja może tego, bym musiał stamtąd tutaj, ale się boję. No bo tam jest wyżej. Chwila przerwy. Czemu? Bo szybs. Co? Nie wiem. Tak się wydawało. Że zdjęcie robiła. Tak jakby ten. To, że zdjęcie robiła, no. Tak, czuję się trochę nie No. Kurde, bo nam wytną film. Ściągnął. To co, na inną platformę nam wytną. Potem się okaże, że to jest możliwe. Potem to. Nie wiem. Musimy mówić głośniej chyba, bo to jak to samo odjeżdża. No to tak. No to wyjmij się, nie wiem, bo mam po prostu biegać i parkurować, czy co? No możesz. Ale ty byś musiał biegać ze mną, bo jakieś takie fajne ujęcia. Człowieku, mówisz masz. I tam stój, chyba. Tam gdzie lepiej. Uwaga, moja perspektywa. Po kurde, tam będzie lepiej. Lecimy. Salto. I nagle przychodzi ta baba. Leci. Leć. No ale to ja bym musiał nad tobą lecieć. No a nie, a gdzie lecisz? Tutaj. Człowieku. No. Teraz tak to wyciąć i do tego. Nie, no dobra, nie będę już wycinał, ale... I tak do kompilacji. No i ostatnie, że jak ja to będę lecił, żeby było widać, jak padam, nie? Ale pięknie. Ja tylko tylko dźwięki wyciąć, to tak, fajnie, patrzę na te dźwięki. Dobra, dawaj. Teraz nagrywam.
wygląda trochę jak reklama New Balance'a. Z New Balance'em możesz robić wszystko. Z New Balance'em możesz biegać, skakać i wszystko, co chcesz. Myślałem, że to Dawida kurtka. Tu to bym się zabił prawie. No hej! Profesionality. Z takimi New Balance'ami można wszystko. No właśnie, kupujcie New Balance'y. A jak jedyne nie, 300 000. To Adidasy. No jedyne 325 zł. Pozdro. Widoczki piękne. Weź coś wymyślę was. Takiego... Gdybyśmy mogli porobić. Kurde, nie wiem. Albo drugą ankietę na Instagramie. Na przykład wiesz, wymyślę jakieś takie triki. Albo napiszcie, jakiego trika możemy zrobić nad jeziorem. Parkurowego. Dobra, ludzie z Instagrama, co mam zrobić? Mam normalnie tu przeskoczyć to, czy zrobić na tym salto? No właśnie tak, nagraj! Że na przykład mamy na jakiegoś trika powiedz, czy mamy zrobić to, czy to. Niech zagłosują. Zobaczymy, bo ja w sumie też nie wiem, co tu robić, bo to już wszystko wyćwiczyliśmy. Bawimy się tutaj w berka. Było nas dużo, ale wszyscy poszli. Jeszcze może Dawid i Jarek przyjdą i Kacper i Król będzie lepiej. Ale, no nie wiem. Można też by było w sumie iść tam do nas, nie? I się pobawić też w berka albo w klauna czy coś. No ale tego już wam nie będę mógł nagrać, nie? No będę mógł niby, ale wiesz, będzie ciężej trochę. Więc... nagram wam i... Ale dupcie jedzie. Pokażę. Ale tylko tak troszkę. Adam, nagrywam cię. Dobra, i tak jak się zatrzymuję, to bym uciekał. Idziemy tam za nas na blok i przy okazji może zgarniemy Dawida. No i zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy się uda, czy nie. Ale fajnie by było. No, lecimy, nie? No i myślę, że widzimy się jak dojdziemy. No bo nie ma sensu, to jest taka długa droga. Taka sama w sumie nawet. Zabicie V2. Co? Zabicie V2. Dobra, no widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy już na blokach, są bloczki i zastanawiamy się, czy będzie teraz jakaś kłótnia, bo ogólnie Krychowi trzymaliśmy go, bo coś tam się pokłócili, ja go złapałem. Ej, ja go nie trzymałem. Ja go trzymałem. I ten, i... No, nie tylko trzymałeś, ja go biję. Dobra, cicho. I spuścił bluzę, zostawił ją potem wiertowną i poszedł do domu. Jeśli on powie to po prostu mamy, no to będą mi się darli. Ale jeśli nie będzie żadnej tej afery, to się powiem z tego berka, a jeśli nie, to ja pójdę zadaję sobie do żab. Kupię hot doga. Hot doga. No. Dzień dobry. No, więc kupię sobie hot doga. O matko. Wiesz, że my tam nawet godzinę nie byliśmy? Krył mówi, ej, a pójdziemy tam, a będziemy 8 minut? Nie, ja mówię, nie, godzinkę, dwie. On, dobra, ale fajnie. Tymczasem my pół godziny. Dobra, nie, ale są na dworze, no. Słychać ich. O, biegnie, biegnie. Co? Nie bawię się z wami, moja mama idzie. Utrzymuje to będę tak wzywał moje. To jest to moje, nie? Chyba będziemy mieć 3. Najpiękniejszym autem, który... V3, silnik. Nie wiem, silnik jest silny, ale jakieś modyfikacje... Dobra, to widzimy się za chwilę.